Cześć, Gosia Piasecka w Room TV Rajdowo News. Zaczynamy. Miniony weekend jak zwykle sporo się działo na rajdowej mapie Polski, a między innymi Rajd Rzeszowie, który otwierał rajdowe samochodowe mistrzostwa w Podkarpacie. Obok rajdu okręgowego odbył się również Super Coyote zaliczany do mistrzostw okręgu rzeszowskiego. Organizator niemal do maksimum wykorzystał możliwości, jakie stwarza nowy regulamin ramowy rajdów okręgowych, przygotowując dla zawodników posiadających licencję ponad 40 km odcinków specjalnych. Załogi zmierzyły się na dwóch, trzykrotnie przejeżdżanych OS-ach. W klasyfikacji generalnej w rajdzie okręgowym pierwsze miejsce wywalczyła załoga Maciej Wojdyło i Rafał Dziura w Citroenie Saxo. Na drugim uplasowali się Maciej Hawro i Sławomir Leja w Renault Clio. A trzecie miejsce podium należało do Maćka Matysiaka i Sebastiana Trzaski w Citroenie Saxo. Natomiast w klasie Super Coyotes na pierwszym miejscu podium stanęła załoga Michał Podsiadło i Sławomir Kołodziej w Renault Clio. Za nimi uplasowali się Daniel Mech i Dominik Bubula w Citroenie Saxo. A trzecie miejsce wywalczyli Wojciech Kędzior z Mateuszem Szandel w Renault Clio. 31 maja w powiecie będzińskim odbyła się piąta edycja rajdu zamkowego, która jednocześnie była drugą rundą rajdowych samochodowych mistrzostw Śląska. W tej edycji pojawiły się dwa całkiem nowe odcinki specjalne w Będzinie oraz sąsiadującej gminie. A całość tras jak zwykle na tym rajdzie szybka i techniczna. Do imprezy zgłosiło się 76 załóg. W klasyfikacji generalnej zwyciężyły Hondy Civic Typer, a w nich na pierwszym miejscu Jakub Szewczyk i Maciej Wilk. Za nimi byli Jakub Lesiak i Łukasz Biernot, a na trzecim miejscu podium stanęli Krzysztof Borowiecki i Mateusz Martynek. W województwie dolnośląskim w miejscowości Rzeczka odbyła się dwudniowa impreza pod nazwą Walmiejskie Lato 2015. Była to trzecia runda rajdowego samochodowego Pucharu Sudet. W sobotę dla zawodników został przygotowany fragment trasy słynnego rajdu Elmut o długości 3 km, który był przejeżdżany dwukrotnie. Natomiast w niedzielę zawodnicy mieli do pokonania odcinek o długości ponad 2 km przejeżdżany trzykrotnie. W klasyfikacji generalnej wygrała załoga Maciej i Jarosław Wiatrak w Subaru Impreza. Na drugim miejscu byli Arkadiusz Łopatka i Piotr Korona, także w Subaru. A trzecie miejsce należało do Dawida i Ryszarda Sokulskich w Fiacie Seicento. Na koniec wracamy na nasz ukochany tor rallycrossowy w Słomczynie, gdzie odbyła się długo oczekiwana runda Rallycross Cup 2015. W ten weekend odbyła się pierwsza i druga runda i zgłosiło się ponad 40 kierowców. Cztery kwalifikacje dawały wreszcie możliwość wyjeżdżenia się, a kibice mieli szansę na oglądanie większej ilości przejazdów. Nowy system promuje kierowców, którzy są systematyczni przez cały dzień wyścigu. Ciekawostką jest, że zwycięzca niekoniecznie będzie miał największą ilość punktów, bowiem punkty zbiera się przez cały czas trwania zawodu, a nie tylko za wygraną. Zwieńczeniem zawodów zarówno w sobotę, jak i w niedzielę była rywalizacja w kategorii Supercars, gdzie wygrał Łukasz Zoll startujący w Skodzie Fabii. Zanim na drugim miejscu po krótkiej przerwie na rajdy był Łukasz Kabaciński i zaprezentował nowe auto, czyli Subaru Impreza M14. A trzecie miejsce w podium uzupełnił Mateusz Ludwiczek, startujący Fordem Focusem. To już wszystko w tym odcinku. Słyszymy się za tydzień. Cześć!